Hej, 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 aloha, bracia i siostry, witam was bardzo, bardzo cieplutko, po przerwie, po dość długiej przerwie, ale nagrywam taki filmik, gdyż spaceruję sobie bosą ścieżką i widzę takie oto tutaj ciekawe drzewo, podchodzę bliżej, zaglądam, a tam jest życie. Wow, jakie cudowne. To jest po prostu cudowne. Wow, ciekawe, gdzie tam są rodzice maluszków. Ale to jest cudowne i jakie to życie jest piękne. Jaka natura jest piękna. Właśnie tak sobie chodzę po lasach. Nie wiedziałem, o czym nagrać filmik po przerwie. No, tam troszkę dużo sobie odpoczywałem. Powoli możliwe, że będę wracał do filmików. Chociaż to wszystko się kreuje w tu i teraz. Ale cóż. Oczywiście ja nawet odpoczywając postaram się odkrywać siebie, odkrywać swoje wnętrze. I zauważam, że życie jest coraz to piękniejsze, bo to tylko zależy od naszej perspektywy. Można być albo szczęśliwym, albo nieszczęśliwym, widzieć piękno na świecie, albo nie widzieć tego piękna. To tylko jest kwestia wyboru. Tylko i aż kwestia wyboru. I każdy jego ma. Ale jest tu pięknie. Wow. Cudownie iść do lasu i widzieć takie gniazdo. No ciekawe, kurczę, że to gniazdo jest niziutko. Jestem ciekaw, co to w ogóle, kurczę, tam za te, za ptaszki. Nie znam się za bardzo na ptaszkach. Ale pięknie tak, kurczę, iść sobie do lasu, spacerować i zobaczyć taki widok. Dlatego to wszystko jest piękne. W ogóle tam jeszcze sobie gdzieś tam szedłem. Już nie pamiętam dokładnie gdzie. Ale znalazłem jakby podziemne schronienie. Ktoś sobie zrobił, kurczę. Takie tam były ułożone jakby drewienka, była jakaś tam pierzyna, jakieś tam garnki, kurcze. Nie wiem, kto tam sobie to zbudował, czy jakaś osoba, kurcze, sobie zrobiła schronienie, czy może ktoś tam hobby. No patrząc w sumie na tam jakieś tam garnki i tak dalej, to może to była osoba, która nie miała się gdzie podziać i znalazła schronienie w lesie. Całkiem fajnie to wyglądało. Znaczy no fajnie, takie troszkę prowizoryczne. No wiadomo, że tam nie było posprzątane. Były kołdry i tak dalej. Ale cóż, nie chciałem tego nagrywać. A może to nagrać? To chyba było tutaj, jak pamiętam. A to może w sumie jak tutaj przechodzę, to nagram, skoro już ten film się nagrywa. Gdzieś chyba tutaj szedłem, kurczę. Tutaj muszę być bardziej uważny, bo wiadomo, jestem na bosaka.
Więc trzeba uważać na przeróżne szyszki i inne konary. Idziemy za schronieniem. A może ktoś tam będzie, może będzie kolejny wywiad na kanale YouTube Sokrates. Ale chyba nie miejsce. Miejsce wygląda na opuszczone. No tak, już jesteśmy. O, właśnie sobie idę. Ja mam słaby wzrok, więc tak z daleka nie widziałem. Ale cóż, zaraz wam pokażę. No i cóż. Całkiem przypadkowo się tu natknąłem, mimo że w tych lasach jestem bardzo często. Coś tam jest? O, cześć Wyszko. Wow, co za małe ujęcia dzisiaj. Kurczę, jeszcze myszka tutaj. No i cóż, taki to schron. Tam widać jakieś kołdry, zabudowania. Tu jakaś folia. Tam właśnie te kurcze garnki, czyli ktoś tutaj, no po tym postanie tej butelki i tak dalej, widać, że chyba ktoś dawno, dawno tutaj sobie jakieś schronienie zrobił. O, tutaj jakby takie, kurcze, ten, ktoś sobie ten, jakby nie wiem co to jest, tu jest tak jakaś kołdra czy coś tam. Nie wiem, czy to był dach i tak dalej. No ale ciekawie natknąć się na taką bazę. Obecnie tutaj widać, że myszki przesiadują. Tam jeszcze jakiś garnek. No i cóż, tam w ogóle jakaś folia. To jest coś tam bardziej, kurczę, rozbudowane. Zaraz tutaj zobaczymy. Leśny urwex. O, tutaj jest jakaś folia pod tym spodem, więc i tam widać, więc nie wiem, kurczę, ale ach, czyli na to wygląda, że tu musiało się to drzewo zawalić później już, a ktoś sobie wcześniej zrobił tutaj, położył folię czy coś, no nie wiem w sumie. Tam jakieś krzesło, no wiadomo, zawsze sobie można usiąść. Ojejku. No i cóż, takie to życie, moje kochane dusze. Ojejku. Cudowny filmik. No a tak jak wspomniałem, odkrywamy siebie dalej. Dużo odpoczywam. Ja się śmieję, że tutaj na tą planetę Ziemia przyszedłem po to, by odpoczywać. Cały czas jestem już, może nie cały czas, ale można powiedzieć, że jestem na emeryturze. No cóż, myślę, że skromne życie ma ten plus. Ma ten plus, że nie trzeba usilnie szukać pracy i pracować, kurczę, po 8 godzin dziennie, ale nawet więcej. Kurczę, no życie skromne ma tyle plusów. Nie ma też tego konsumpcjonizmu i tak dalej, kurczę. Kocham swoje życie skromne. Choć obecnie możliwe, że będą zmiany i będzie jeszcze skromniejsze. Obecnie sobie pomieszkuję właśnie w tej mojej, oj, ale tutaj strzela pod nogami, drewnianej chatce. Możliwe, że po prostu, znaczy no niemożliwe, prawdopodobnie będę musiał się z niej wynieść za jakiś czas i możliwe, że sprzedam jakąś tam swoją elektronikę, kupię sobie jakieś tam autko najtańsze i będę sobie w nim mieszkał, podróżował, kupię jeszcze namiot, kurczę, jakieś tam solary na autko i będę sobie w nim mieszkał i zobaczymy, jak to będzie. Już miałem okres, gdzie mieszkałem w autku i to w bardzo małym. Ale wtedy bardziej tutaj mieszkałem w miastach, znaczy w mieście, we Warszawie i tam, wiadomo, byłem statystą, więc sobie troszkę też pracowałem, zarabiałem i też sobie jeździłem. No ale to wiadomo, to jest przeszłość moja. Filmów jest na moim kanale o tym. No i cóż, takie kurcze ciągnie mnie do tego właśnie, żeby właśnie sobie kupić samochód i ten namiot i sobie takie
takie poczuć połączenie głębokie z naturą, no bo wiadomo, że to jest po prostu magia. Zasypianie właśnie z dźwiękiem natury, świerszczami i tak dalej, budzenie się rano z odgłosami ptaszków gdzieś w środku lasu, gdzie to powietrze jest cudowne. Wow, i właśnie ciągnie mnie tak do tego, żeby, kurczę, połączyć się z tą naturą. Zwłaszcza, że teraz dużo odpoczywam, dużo też czasu spędzam przed komputerem, więc takie coś, kurczę, będzie całkowicie czymś innym i ciekawym. I bardzo mnie ciągnie do tego, żeby tak połączyć się z tą naturą. Jeszcze przed tym prawdopodobnie zrobię sobie jakąś tam godóweczkę, żeby oczyścić się. I może jak się uda, to też sobie wyleczę oczy, żeby nie nosić tych okularów. Więc cóż, będzie się działo. No i cóż, i wszystko pozytywnie, radośnie. Taki filmik po przerwie. Cudowny filmik. I cóż. I kończymy to cudowne nagranie. I do następnego. Do następnego. Ciuhu. Juhu. Oj, oj, oj. Ostrość. Tu, 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 tu. Wow. A tu muszka jakaś, nie widać jej. Aloha.